Chorzów, hala Morisu, a my tutaj walczymy. Mamy nadzieję, że Państwo jesteście cały czas z nami. Przed sekundą Michał Królik pokonał Jana Szajko. K1, walka piękna, walka dynamiczna. A za chwilę dwie kolejne walki. Już speaker wywołuje. To będzie poważniejszy kaliber, prawda? Tak, przechodzimy na walki MMA. Czyli oprócz uderzeń, których przed chwilą zobaczyliśmy bardzo dużo, dojdą sprowadzenia, walka w parterze. Więc no, tak naprawdę wszystko to, co zawodnicy, fani mieszanych sztuk walki kochają. Dwóch zawodników za moment w oktagonie. Mariusz Karski, Maciej Surma. Już nam się tutaj na ekranie prezentuje pierwszy z nich. No, dzisiaj wyrównany może być to pojedynek. Tak, obaj zawodnicy stoczyli po jednej walce. Maciek swoją pierwszą walkę przegrał, no ale było to już 5 lat temu. Mariusz w tym roku wygrał jedną walkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, Maciek przez te 5 lat na pewno nie próżnował. On startował w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu, grapplingu. To naprawdę bardzo dobry zawodnik, trenujący u Maćka Poloka. Purpurowy pas w brazylijskim jiu-jitsu, więc myślę, że tutaj walka w parterze będzie zdecydowanie jego mocną stroną. Już w oktagonie pojawia nam się Mariusz Karski. On za chwilę będzie czekał na Maćka Surmę. Mariusz z kolei ze Świętochłowic, zawodnik, a więc blisko do Chorzowa. 22 sierpnia wygrał swoją walkę. Maciek, comeback na ring, prawda? Surmę, na to, co udało mu się osiągnąć, to daleko by tego szukać, bo to był rok 2010, kiedy pojawił się w oktagonie. Teraz robi na ring swoistego rodzaju powrót. No, czy szczęście będzie mu sprzyjało? Tak, z tego co on mówi, to jego pierwsza walka w MMA była taka przypadkowa, że to tak naprawdę nie był do niej ani przygotowany, ani jej nie planował. Często zawodnicy walczą tak, żeby no, gdzieś tam ktoś wypada z jakiejś gali, pojawia się okazja. No i decydują się na taką walkę. I tak było tutaj w przypadku Maćka. A tak jak mówiłem, jest to na pewno bardzo dobry zawodnik w grapplingu w brazylijskim jiu-jitsu. No, tu odnosił sukcesy na arenie międzynarodowej. Miał trzecie miejsce w tym roku, miał trzecie miejsce na turnieju Abu Dhabi, czyli na takich mistrzostwach świata w grapplingu. Więc no, tak jak mówię, no, te 5 lat na pewno nie próżnował i myślę, że teraz jest całkowicie innym zawodnikiem. No jestem ciekawy, jak tutaj zaprezentuje się w stójce. No bo że w parterze jest bardzo dobry, to wiem. No miałem też okazję z nim trenować. Jeździłem też i jeżdżę na treningi do Maćka Poloka. Maciek Polok jest to trener. Jest najlepszym zawodnikiem w Polsce w brazylijskim jiu-jitsu. Teraz prowadzi klub, ma bardzo dobrych zawodników, więc tutaj Maciek Surma trenuje najlepszego trenera w Polsce. Jedna wielka niewiadoma czeka nas w tej walce. Czy zwycięży właśnie te doświadczenia związane z brazylijskim jiu-jitsu, czy być może chęć zdominowania zawodnika tutejszego, bo to też jest kolejna taka okazja do tego, żeby udowodnić, że Świętochłowice w Chorzowie mogą dominować. Tak Mariusz Karski pewnie sobie gdzieś tam z tyłu głowy myśli. Niewzruszony. Wydaje mi się, że jak tylko Maciek będzie w stanie sprowadzić Mariusza na ziemię, to ta walka powinna iść na jego stronę, na jego korzyść. Tak naprawdę też wszystko się okaże, jak obaj są przygotowani w stójce. No i to tak naprawdę jest taka jedna wielka niewiadoma i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Patrząc na Maćka, no, trzeba przyznać, że jednak ta atletyczna budowa ciała tutaj chyba nieco bardziej zarysowana. Czy może mu to pomóc? To za moment się okaże. No, widać, że tych godzin wypracowanych na siłowni chyba nieco więcej, oceniając to z tego punktu widzenia, prawda? Na siłowni albo na macie, tak często na te treningi na macie czy na sali treningowej często dają
podobne efekty niż jak ta praca na siłowni, ale nawet w takiej walce są bardziej przydatne. Czekamy na rozstrzygnięcie. 3 rundy, 5 minut tym razem, a więc jest co robić, panowie. Życzymy powodzenia, oczywiście niech wygra najlepszy w zgodzie z zasadami fair play. Chociaż, jak słyszycie państwo, no hala Morisu jest za Maćkiem. Rozpoczęli, spokojnie, rozpoznawczo. Próbuje go tam Maciek gdzieś złowić i nogą, i ręką. Tutaj te rękawiczki też dużo mniejsze, więc te uderzenia są dużo bardziej odczuwalne niż w formule K1. Pierwsza próba obalenia udana. On wie, że czuje się w tym mocny, więc będzie szukał tutaj swojej szansy. Tak, udało się fajnie tutaj do pozycji bocznej od razu sprowadzić. Pozycja boczna też wysoko punktowana przez sędziów. Tak, jest to taka pozycja, w której tak naprawdę ten zawodnik z góry ma taką pełną dominację nad przeciwnikiem z dołu. Może go kontrolować, obijać. Ten zawodnik z dołu musi raczej uciekać, bronić. Ale tutaj bardzo ładnie chciał wstać i udało mu się przetoczyć przeciwnika, przetoczyć Maćka. I teraz Mariusz znajduje się z góry. To jest właśnie piękne w MMA, że te role odwracają się niczym w kalejdoskopie bardzo szybko. Ale tutaj Maciek szukasz trójkąta, a on jest bardzo... On jest znany ze swoich trójkątów. Jak zapnie, to naprawdę bardzo, bardzo dobrze to robi i już prawie dopięty. Dociąga teraz tą swoją nogę. Blisko jest tego oktagonu, blisko tej ściany, to mu trochę utrudnia. I tak, i pomimo tego, że trójkąt nie był do końca dopięty, to było to tak ciasno, tak mocno złapane, że Mariusz odklepał i Maciej Surma wygrywa przez duszenie. Tak szybko nie spodziewaliśmy się tego, no cóż zrobić, to są emocje z MMA, chociaż pociągnęlibyśmy tę walkę dalej, bo czekaliśmy na rozstrzygnięcia jeszcze, a to tak szybko to się wszystko, tak to bywa, no tak to bywa w tym sporcie. Tak, piękno tego sportu. Czyli Maciek no, zaczął tak jakby swój plan wykonał, no, sprowadził przeciwnika, chciał walczyć w parterze, podejrzewam, że chciał walczyć w parterze, sprowadził. Przeciwnik Mariusz zdołał go przetoczyć, no ale no nie, na niewiele mu się to zdało, no bo wpadł w duszenie trójkątne i no, bardzo dobrze było dopięte. Tutaj nawet ta pozycja była taka, że tutaj mógł spokojnie sobie jeszcze to poprawiać, ale przy tej sile, przy tych gabarytach Maćka, no tak zapięta technika wystarczyła, żeby udusić Mariusza. Trochę Maciek przypomina, jak się na niego spogląda, na jego sylwetkę Pawła na stule, prawda? Gdzieś jakoś tak z tyłu głowy mi chodzi to porównanie. No na pewno atletycznie dobrze zbudowany, może tak być. Natomiast pewnie się nie obrazi z tego porównania, natomiast oczywiście jest to pewnego rodzaju forma humoru. Życzymy mu jak najlepiej, no jest to dla niego dobry comeback na oktagon, bo 5 lat temu ta walka, teraz zwycięstwo. Myślę, że to może być dobry początek nowego rozdania. Myślę, że tak i myślę, że no z parterem, jaki prezentuje, z poziomem, jaki prezentuje w parterze, może naprawdę daleko zajść i jeszcze trochę powalczyć. No, ma 29 lat, więc jeszcze parę lat może spokojnie powalczyć. Puchar się pojawił, przepiękna hostesa ten puchar wnosi. Jeszcze nie ma tego uśmiechu, chyba za chwilę czeka na to wywołanie. W szoku, nie wiem, że tak szybko to się skończyło. Przez duszenie trójkątne walkę wygrywa Maciej Surma! Ku radości kibiców. Bardzo poważny. Zresztą widać ten znaczek ruchu chorzów, on jednak przypodobał się kibicom miejscowym bardzo, bardzo mocno. Wie chłopak co robi. Poważny człowiek. Tak? Panie Maćku, uśmiechu troszeczkę. No na pewno radość z wygranej jest, że tego nie okazuje, ale no zasłużył na gratulacje i bardzo ładna walka. Cały team, to jest właśnie tak jak mówiliśmy, praca zespołowa, prawda, warto o tym pamiętać. Tak, widzimy Maćka Poloka, od którego prawdopodobnie nauczył się tej techniki. Gratulujemy bardzo, Maciek Surma, drugi dziś zwycięzca, jeżeli chodzi o walki główne wieczoru. Trochę nam zepsuł długą taką zabawę, no ale z drugiej strony gratulujemy, bo było to bardzo widowiskowe. Wrzawa kibiców. Widać, że Chorzów zaczyna żyć tym sportem. Jest tutaj prężnie działający klub, zresztą Śląsk w ogóle bardzo mocny. Tak, na Śląsku jest sporo bardzo dobrych klubów. Tygal MMA
co jakiś czas się jakaś pojawia, chociaż no tak naprawdę nie jest to wystarczająco. Ten potencjał jest dużo większy, więc mam nadzieję, że ta gala nie będzie jedyną, będzie jakąś cykliczną galą, która będzie się odbywała regularnie i ci zawodnicy będą jeszcze walczyć. Kibice wypatrują, co dziać się będzie za chwilę, bo za chwilę ta chyba walka najbardziej strategiczna, najbardziej ważna dziś, przygotowania do niej za chwil kilka. My jesteśmy przygotowani na taki obrót sprawy, byliśmy tutaj z kamerami nieco wcześniej, było sporo ciekawych walk i kobiecych i męskich, mamy zarejestrowane jedno i drugie i w takich właśnie momentach, kiedy szybciej kończą się te walki, rozgrywane na żywo, chcemy Państwu pokazać te najciekawsze fragmenty. Remigiusz Live'a, Rafał Lasota. To jest walka, która odbywała się przed głównymi walkami. Bardzo dynamiczna zresztą. W kategorii 77 kg, więc troszkę niższa waga niż widzieliśmy przed chwilą. Te walki w niższych wagach zazwyczaj są właśnie bardziej dynamiczne. Więcej się dzieje. Czyli można powiedzieć, że zawodnik czym więcej kilogramów na wadze, tym bardziej ociężały. Posuwa się nieco bardziej osobiale. Troszkę tak jest, no tej kondycji tym zawodnikom lżejszym, zawodnicy lżejsi mają trochę więcej tej kondycji, uderzenia też są trochę słabsze, więc w tych kategoriach cięższych częściej zdarzają się jakieś spektakularne nokauty. No ale ta kategoria 77 to jest tak pomiędzy, to jest taka kategoria, gdzie walki są dynamiczne, czasami zdarzają się też nokauty. No nie jest to tak jak w kategorii gdzieś tam 65 kilo czy coś, to tam już tych nokautów jest zdecydowanie mniej, ale za to te walki są naprawdę dynamiczne. Zawodnicy bardzo dużo ruszają, biegają po ringu. Mamy taką kategorię pomiędzy. Spoglądamy na to, co się dzieje. Wygląda to trochę monotonnie, cały czas podobna sceneria. Tak, po sprowadzeniu zawodnik z góry kontroluje. Warto też dodać, że w MMA nie ma tego przerywania, sędziowie nie przerywają takich sytuacji. Gdy nic się nie dzieje zbyt długi czas, to sędzia może przerwać, podnieść walkę do stójki, ale gdy są zadawane ciosy, gdy jest praca, gdy zawodnik próbuje zerwać ten klincz, tak jak tutaj w tym wypadku, tutaj widzimy, że zawodnik z góry rozpycha, tutaj wpycha głowę, nie może uderzyć tą głową, ale może tak jakby rozpychać, żeby zerwać ten uchwyt przeciwnika i wyprowadzić uderzenie. W takich sytuacjach sędzia pozwala walczyć zawodnika. No i tutaj już za długo ta walka była tylko pasywna, sędzia przerwał, wracamy do stójki. Rozdanie rozpoczyna się od nowa, widać, że zawodnicy faktycznie tej kategorii wagowej dynamicznie próbują przeważyć szale zwycięstwa na swoją stronę. Nie ma stagnacji, nie ma myślenia. Przemyślenie jest, ale w takim sensie dynamicznym bardzo, nie ma zbyt długich przemyśleń takich wolnotorowych, oni szybko działają. A my Państwu przypominamy, że przed sekundą Maciej Surma podczas na żywo transmisji zwyciężył z Mariuszem Karskim, a my oczekujemy na kolejną walkę, na główną walkę. Maciej Browarski, Loksas Tambrauksas i tutaj Litwin także będzie wielką niespodzianką, bo mało o nim informacji, natomiast wiemy, że też gdzieś tam przygotowywał się do tej walki sumiennie. Rafał Lasota tę walkę, którą Państwo obserwujecie, wygrywa, natomiast my w formie przypomnienia pokazywaliśmy Państwu te obrazki, bo to walka z retransmisji.